Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Obejrzeliśmy wszyscy już gameplay zaprezentowany nam podczas Xbox Showcase, który miał zaprezentować nam Halo Infinite w akcji po 2 latach od zapowiedzi. No i powtarzam to ponownie, po prawie 5 latach od premiery Halo 5, czyli poprzedniczki. Pora zastanowić się teraz na spokojnie, co zobaczyliśmy i co właściwie możemy się spodziewać, że Free for Free i Microsoft zaserwują nam pod koniec roku razem z premierą Xboxa Series X. No więc tak, przede wszystkim akcja gry najwyraźniej dzieje się około 2 lat po Halo 5, czyli Free for Free przeskakuje bardzo duży okres za ważne wydarzenia, które zostały ucięte w bardzo newralgicznym momencie, gdzie natychmiast chcielibyśmy poznać, co się stało potem. I jestem bardzo zdziwiony, dlaczego to rozeszło się aż tak bardzo, chociaż, no jest pewne rozwiązanie, które może nam się sugerować, ponieważ Halo 5 była takim sukcesem i te wprowadzone kontrowersyjne rozwiązania po prostu tak przypadły graczom do gustu, że trzeba się jak najbardziej od tamtego odciąć, zostawić taki duży okres, po którym możemy bez wyjaśnienia zostawić Chiefa bez drużyny, zostawić Chiefa niebiegającego za Cortaną, możemy olać Loka, zespół Osiris i całe UNSC Infinity, więc to jest taki bezpieczna decyzja, która pewnie była podjęta gdzieś na początku w ogóle rozważania, czym ma być kontynuacja Halo 5. No i padł pomysł, że damy sobie odpocząć, damy sobie czas, coś się wydarzy w międzyczasie, coś co zmieni trochę skalę całego konfliktu, już zdąży przybyć nowa siła, z którą będziemy walczyć, już się zdąży coś spieprzyć po drodze i będziemy musieli znowu zaczynać od prawdopodobnie małej, drobnej przygody samotnej na jakimś odcinku zadupia kosmosu. No oczywiście to pozostawia pytania, co dalej z Cortaną. No to jest ten kontrowersyjny aspekt Halo 5, od którego najwyraźniej Free for Free na razie chce się odciąć. No i co będzie z tym wszystkim, to się dowiemy albo w samej grze, albo w ogóle będzie najgorszy scenariusz, że gra w ogóle to oleje, że przejdziemy do jeszcze kolejnej gry, gdzie to będzie musiało być jakoś potwierdzone, albo jeszcze gorzej, że jakieś inne medium, książka, komiks to rozwinie i nam powie, że po prostu gry nie musiały się dalej babrać w tym okropnym zwrocie akcji, jaki był poprzedniej części, kiedy to Cortana stała się głównym złym wszystkiego w uniwersum Halo. To jest oczywiście coś, o czym my chcielibyśmy zapomnieć i najwyraźniej Free for Free też chce o tym zapomnieć, tylko w ten nie najlepszy sposób, kiedy olewamy to, co już zrobiliśmy i chcemy to zepchnąć, zamieść pod dywan, a nie spróbować zbudować coś dobrego na tym dziadowskim pomyśle. Powracają wygnańcy. Powracają w sensie z ostatniej gry mającej Halo w nazwie, czyli z Halo Wars 2. I Halo Wars 2 pokazywało, że wciąż ktoś tam rozumie, jak robić grę, w której unosi się ten duch Halo. I to jest coś, dzięki czemu ja ponownie zaufałem ogólnie osobom odpowiedzialnym za markę i chciałbym, żeby pieczołowitość podejścia do IP, jak tam się wykazano, przelała się jakoś na Halo Infinite. No bo w pewnym sensie widzę, że najprędzej tam będzie tutaj do kontynuacji Halo Wars 2, gdzie Spirit of Fire wysłał wiadomość gdzieś tam w nasze rejony ziemi o nadchodzącym zagrożeniu, a teraz mamy kontynuację, że zagrożenie jest już tutaj. To jest idealna kontynuacja tamtego wątku i jeżeli po prostu olejemy ten czas, który został zmarnowany przez te dwa lata, w którym mogliśmy tyle rzeczy opowiedzieć, to mamy tutaj coś w stylu bardzo bezpośredniej kontynuacji wątków fabularnych z Halo Wars 2. Tym, co się rzuca w oczy, może nawet najbardziej, jeżeli chodzi o gameplay i podejście do kampanii, tym, co widzimy od razu, to jest mapa okolicy. Mapa, która jasno nam pokazuje, że wspomniane przez Master Chiefa 3 wieżyczki antylotnicze to nie jest po prostu luźny tekst rzucony gdzieś w trakcie przerywnika filmowego, tylko to są normalnie fizyczne obiekty na mapie, którymi mamy się zająć w dowolnej kolejności i z której strony chcemy. Rodzi to oczywiście pytanie, jak będzie wyglądać schemat kampanii, czy będziemy mieć po prostu duży otwarty świat, gdzie będziemy, nie wiem,
wspinać się na wieże, odbijać posterunki kowenantów, albo zbierać znajdźki, albo czy będzie to po prostu dalej dość teren jak na FPS-a, jak na dynamicznego shootera z wartką historią. I po prostu będziemy mieli więcej swobody w ramach tego terenu, który zwykle mieliśmy do dyspozycji, czyli zamiast mieć jeden znacznik, będziemy mieć trzy znaczniki i podejdziemy do nich od tej strony, o której będziemy chcieli. Ja na tę chwilę bardziej bym się skłaniał właśnie do tego, że dostaniemy trochę szersze lokacje, ale nie będziemy biegać po całym pierścieniu Halo, chociaż no nie powiedziałbym, technicznie i tutaj programistycznie to na pewno byłoby to duże osiągnięcie, gdyby wymodelować całe wnętrze tego pierścienia, żeby nam się to jakoś nie posypało w chodzie gry i to no byłoby coś, na czym można by było pokiwać z uznaniem głową, że to zostało zaprojektowane z głową, to zostało zaprojektowane zmyślnie i to jest coś, no trzeba powiedzieć, oryginalnego. Ale na to myślę, że poczekamy jeszcze z 10 generacji sprzętu i to co ja tutaj odbieram ze wszelkich materiałów promocyjnych, to no, mniejsza skala, ponieważ mamy tylko Chiefa i jego kolegę pilota, który najwyraźniej będzie jakimś tutaj nośnikiem emocji w tej części gry. Wcześniej mieliśmy oczywiście Cortany, mieliśmy Laskiego, mieliśmy Palmer i oni byli tymi wulkanami emocji, tymi charakternymi postaciami, na których twarzach mogło się coś dziać, które mogły jakoś kontrastować z stoickim Chiefem, a teraz będzie ten pan, nasz pilot, na pewno imię gdzieś jego padło, ale wciąż tego nie zapamiętałem. No i reklamowanie na okładce i w tych pierwszych zapowiedziach tylko i wyłącznie tego skrawka Halo, to też mi no, przywodzi na myśl skojarzenia z Combat Evolved, kiedy cała akcja się działa tylko na tym jednym skrawku kosmicznej instalacji, więc kojarzy mi się to bardziej kameralną historią gdzieś na tym właśnie zadupiu kosmosu. No i jeszcze dostajemy jakiegoś przydupasa Atrioxa, a nie samego Atrioxa i to jest też ciekawe, bo można by się było spodziewać, że no w Halo Wars 2 wszedł w pierwszej scenie, to jest pierwszy wrogi żołnierz, jakiego spotyka załoga Spirit of Fire, pierwszy Brood, ktoś, pierwszy przeciwnik, z którym się mierzą i to była taka idealna prezencja na wejście dla Atrioxa i pokazanie, że on się nie boi pobrudzić sobie rąk i że on gdzieś tam cały czas jest, a tutaj go nie ma, nie jest obecny duchem, jest tylko wspomniany, więc to jest trochę gorsze zaprezentowanie kogoś, kto jest ewidentnie na samym szczycie w tej wrogiej armii i jeżeli to będzie odsłona, gdzie na przykład będziemy z tym jednym konkretnym wataszką Brutem walczyć, a Atrioxa gdzieś cały czas będzie poza naszym zasięgiem, nie wiem, nie przyleci w ogóle na ten pierścień, to dalej się zapowiada na coś skromnego, coś co nie będzie tak jak tutaj się chwali Microsoft i Free for Free, że to będzie największa kampania Halo. Terenowo to, co było powiedziane, że to jest większe kilka razy od poprzednich dwóch gier razem wziętych, to dobra. To wygląda, jakby miałoby być większe. Jestem w stanie w to uwierzyć. Tym bardziej przy tego typu grafice, kiedy wszystko musi być trochę bardziej uproszczone dla bardziej otwartego świata. Wiecie, tak jak różnica między arenowym multiplayerem w Halo 5 a Warzone'em. Widać było różnicę gołym okiem. I obszernie, terenowo, pod względem wielkości, nie wiem, kilometrów kwadratowych, jestem w stanie uwierzyć. Ale czy to będzie największa, nie wiem, najbardziej epicka historia, w której się będzie najwięcej działo, w której dostaniemy najwięcej, najgęściej jakichś zwrotów akcji czy czegokolwiek, to na razie mi się to absolutnie nie zapowiada. Się zapowiada jak jakiś mały projekt na boku, w którym w ogóle nie powinno być Chiefa, który powinien mieć podtytuł jakiś, no w sumie ma podtytuł jakiś, może to jest jakaś podpowiedź, to nie będzie jednak jakaś prosta kontynuacja, tylko mała historyjka na uboczu, w której sprawimy, że nie wiem, wygnańcy nie będą mogli opanować pierścienia Halo, albo wydrzemy im z rąk jakiś starożytny artefakt, który może przechylić szale zwycięstwa na ich stronę, mimo że już jest przechylona. Rozumiecie, o co mi chodzi, to wszystkie zapowiedzi, te szczegóły, które mamy, są na razie tak, zwiastują bardzo kameralną i małą historię, coś co by było takim bardziej wypełniaczem w kalendarzu premier między dwiema dużymi grami.
To się w ten sposób zapowiada, może jeszcze zobaczymy jakieś bitwy, może ktoś tutaj przyleci, może my wylecimy w jakieś inne miejsca i no trochę liczę, że tak będzie, że to będzie jednak ta największa kampania, również pod względem jakby jakości tego, co tu się będzie działo, jakby ilości wątków, fabuły, zwrotów akcji, tego typu rzeczy, zaangażowania gracza po prostu w to, co się wszystko dzieje. To, co mi się niezbyt podoba, to powrót gadżetów. Wygląda, jakby Chief podniósł i rzucił taką osłonę naziemną, co mi bardzo przypomina oczywiście gameplay Halo 3. I myślę, że nie bez powodu Bungie zrezygnowało z tego i Free for Free nigdy do tego nie wracało. Ale może ja to coś źle przeoczyłem, może tak naprawdę to jest użycie umiejętności pancerza i to nie jest dla mnie w tej chwili jasne, bo ten interfejs nie jest jakiś taki bardzo przyjazny do przyglądania mu się na tym etapie. Więc albo to jest umiejętność, która będzie jakaś zużywalna, no bo rzucamy tutaj fizyczny obiekt na ziemię, albo po prostu powrót gadżetów, czyli jej kolejne uderzenie w nostalgię i może tym razem jakieś nawiązanie do Halo 3 po wzorowaniu się na dwie trylogii. No i jest linka z hakiem, a wiecie z czym dobrze działa linka z hakiem? Z otwartym światem, kiedy mamy większe tereny do przemierzenia, miejsca trudniejsze do wspinania się. Już widzieliśmy bardzo dobrze na tym gameplayu, że dalej to takie chwytanie się krawędzi dalej tutaj jest, że podskoczymy do krawędzi, to Chief się wespnie na samą górę i będzie to dużo bardziej płynne i fajnie, bo ten aspekt Halo 5 był naprawdę dobry, to całe poruszanie się. No ale nie zauważyłem tutaj szarży spartańskiej, uników, albo pierdzielnięcia w ziemię, tego typu rzeczy. Tym się na razie nie chwalą i nie wiadomo, czy to będzie, bo może uznają, że jeżeli kasujemy Halo 5, to kasujemy wszystko z Halo 5, nawet te rzeczy, które były potencjalnie dobre, które mogły zostać rozwinięte w jakiś fajny sposób. No i na sam koniec najbardziej kontrowersyjna sprawa, czyli kwestia grafiki. Powiem tak, kiedy ja oglądam, to ja widzę nowe Halo i trochę nie mam w głowie tego, że to jest gra na nową konsolę. Tutaj muszę to przyznać, nie widzę tej nowej jakości konsolowej, to jest spokojnie, jakby mi ktoś powiedział, że to jest na Xboxie One, już nawet na tym X-ie, to tak, kupuję to, tak ma być i to będzie gra, w którą będę grał na Xboxie One. Ale jednak jest ten przeskok generacyjny i ta gra miała nam namieszać w głowach. I tak jak wcześniej powiedziałem, może to wynikać z tych wielkich terenów, z większego obszaru, który musi generować konsola, a mniej mocy zostało na takie duperele, jak wiadomo, obiekty, jak tekstury, jak efekty. I generalnie bym to wszystko olał, ale prawda jest taka, że internet zalała po prostu fala krytyki, fala obrazków, jakichś porównań. I to nie tylko mówię o tym słynnym brucie, którego najwyraźniej musimy jakoś nazwać i on będzie już na zawsze gdzieś tam w społeczności Halo istniał. Ale o jakichś właśnie teksturach, o jakimś małej ilości obiektów w różnych terenach, o porównaniu dżungli do dżungli z Halo 3 pierwszego etapu, albo z porównania karabinu z Infinite z karabinem z Halo Reach. Więc ja to wszystko widzę i to jak najbardziej do mnie dociera i biorąc poprawkę na to, że to miała być ta nowa jakość, to jednak to absolutnie nie zachwyca i myślę, że Free for Free będzie miało bardzo duży orzech do zgryzienia, żeby zatrzeć to niekorzystne wrażenie, jakie zostawili po tej pierwszej prezentacji gameplayu, tym bardziej, że no startują z tego niskiego pułapu, na jakim nas zostawiła Halo 5. Więc to na razie wszystkie moje przemyślenia związane z tym projektem. Wstępnie mam dużo obaw, ale jestem cholernie zajarany nową grą, chcę zobaczyć, co tam wymyślą. Jestem gotów im zaufać, bo po prostu zdobyli moje zaufanie przy Halo 3. Halo 5. Przy Halo 3. No widzicie, cały czas się mylę. Byli moje zaufanie, potem pokazali, że coś się złego tam dzieje przy okazji Halo 5, ale tam jest kilka okoliczności łagodzących z mojej strony do Free for Free, więc jestem w stanie im zaufać, zobaczyć, co to będzie i nie mogę zaprzeczyć, że się autentycznie jaram zobaczeniem nowej gry z serii Halo i na czym bym tego nie grał, jakby to nie wyglądało, to chcę w to zagrać i zobaczyć, czy jest tam coś z tego charakterystycznego i kultowego
DNA Halo, które tak bardzo lubimy na tym kanale i co czyni tę serię naszą ulubioną serią gier. Teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!